Animals. Policja używa paralizatora na małpie siejącej postrach w okolicy. Pewien makak został porażony prądem podczas zatrzymania przez francuską policję. Śledczy twierdzą, że zwierzę prawdopodobnie zostało porzucone przez właścicieli. Małpa była na diecie, która opierała się na czekoladkach Kinder, które dawały jej dzieci. Pewnego dnia jednak zaatakowała ona jedno z nich. Przez kilka tygodni policja otrzymywała informacje o atakach małpy i była ona nieuchwytna. W zeszły wtorek w końcu udało się powstrzymać zwierzaka, który zdążył jednak wcześniej ugryźć jednego z policjantów. Makak znajduje się w stabilnej kondycji i zostanie oddany do zoo po przejściu kwarantanny.